Jesienny Kowal wygląda mimo wszystko pięknie. Tak jak tereny Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego. Dominuje nad nim przeciwpożarowa wieża obserwacyjna wybudowana na wznoszącej się 49 metrów nad poziomem morza Górze Piekielnej. Przepiękne widoki z mierzącej 42 metry wysokości i 173 stopnie plus wejście po drabinie wieży pozwalają w pogodny dzień oglądać nawet panoramę odległego o blisko 50 km Torunia, nie mówiąc o znacznie bliższym Włocławku. Jesienne mgły nie pozwoliły nam jednak na pokazanie Państwu tych widoków, choć jezioro Lucień pokazało nam się w pełnej krasie. Tak czystej wody dawno nie udało nam się zobaczyć. Dzisiejszy Kowal, jak już wspominaliśmy, najmniejsze miasteczko w Polsce, nie ma swoim mieszkańcom do zaoferowania zbyt wielu atrakcji kulturalnych. Chciałbym kiedyś napisać książkę. Chciałbym napisać książkę taką, mnie taki interesuje świat między Markezem a Hrabalem. I akcja by się działa w tym miasteczku i nawet wiem w jakich czasach, w latach 50. Jest to miasto nie tylko ze względu na cmentarz bajeczny. Tu się bajeczne i dziwne rzeczy opowiada. Ja w tym mieście na przykład usłyszałem coś takiego, że ten facet długo nie pożyje, bo mu się szyja nie opala. Albo usłyszałem w tym mieście, że ktoś jest tak biedny, że krów nie wyprowadza na pole. Myślałem, że dlatego, że nie ma trawy. To nieprawda, dlatego, że krowy miały na grzbietach podtrzymywać dach, obory. Wie pan, to jest dziwne miejsce. Teraz jeżeli chodzi o sport, no bo jesteśmy niby na tym stadionie. Mnie się sport przypomina z mojego dzieciństwa, z tamtych lat. I wiem, że wtedy było dużo żwawiej, dużo... Ludzie zresztą uratowani z tej pożogi wojennej tutaj nic innego nie robili, tylko się fantastycznie bawili. Wyjeżdżali na całe weekendy do lasu, nocowali tam, tam były zabawy, gry różnego rodzaju. Tu odbywały się mecze lekkoatletyczne, akurat nie na tym stadionie, na innym. Turnieje siatkówki. Były dwa teatry, jak panu mówiłem, jeden straży ogniowej, a drugi nauczycieli. Także życie kulturalne, może dzięki temu, że nie było pańskiej instytucji, było dużo żwawsze. Telewizja jest po prostu kulturowym rakiem. To jest białaczka, która toczy wrażliwość ludzką, która wykończyła rozmowy towarzyskie. Pan oczywiście to wytnie skrzętnie. Skoro jesteśmy na stadionie, to po sportowemu. Właśnie sport, przede wszystkim piłka nożna, to dla męskiej części młodzieży Kowala jedyna szansa na dobrze pojęte wyżycie się. Dla nas to jest taka pewna frajda, zabawa, że my to lubimy właśnie sobie pograć w piłkę, chcemy sobie pograć, trochę pokopać. Jak za bardzo czasami nie ma co robić, to właśnie te treningi są po to, żeby i kondycja nam się poprawi, i po prostu lepiej. Każdy z nas chciałby osiągnąć chociaż taki wynik jak nasz kolega, który grał w Kowalu, Darek Janik, który będzie grał w ŁKS-ie albo chyba w Widzewie. Jeszcze nie wiadomo dokładnie, ale on z Kowala pochodzi, to chociaż osiągnąć taki wynik jak on. Te, właściwe chyba wszystkim młodym ludziom marzenia, sprawiają, że w MLKS Kowal trenuje dzisiaj blisko 80 juniorów i seniorów. I to z sukcesami. Obie drużyny plasują się w środku tabel piłkarskich klas wojewódzkich. Miasto jednak i jego mieszkańcy, jak każde w Polsce, żyje także wspomnieniami. W tej chwili Kowal jest o niebo piękniejszym miastem niż w okresie mojego dzieciństwa. Ale zawsze, i wtedy, i teraz, cmentarz jest miejscem najpiękniejszym. Cmentarz jest miejscem, gdzie zawsze była, można powiedzieć, najlepsza architektura, najwięcej kwiatów, najwyższe i najstarsze drzewa. Ja to nazywam, mam nadzieję, że to nikogo nie obraża, ja to nazywam wspaniałym takim domem kultury, niekłamanym, gdzie
gdzie właśnie spotykają się żywi ze zmarłymi, ale żywi, gdzie tak wyraźnie widać, jak zmarli integrują żywych. Bo na wszystkich świętych, jak tu przyjeżdżam, przyjeżdża zawsze jakaś moja rodzina, której nigdy nie widzę. Nie widzę ich na Boże Narodzenie, nie widzę ich na Wielkanoc, natomiast na wszystkich świętych oni są. I wtedy dowiaduje się, kto się urodził, kto zmarł, jakie kto prowadzi interesy, co studiuje. Wszyscy są znakomicie ubrani. I wydaje mi się, że ci ludzie tam pod ziemią z ogromną przyjemnością przyglądają się tym żywym i bardzo często chichoczą. Takie mam poczucie. Przed wojną i jeszcze wcześniej był Kowal centrum okolicy. W okresie powojennym został zdegradowany li tylko do sypialni Włocławka. Przed obecnymi władzami Kowala stanęło więc wyzwanie, w jaki sposób miasto ma dalej funkcjonować. Rodzi się pilna potrzeba wypracowania nowej strategii, nowej filozofii. Chcemy między innymi nawiązać do tej starej właśnie strategii funkcjonowania miasta, jakim była służba na rzecz okolicy w koegzystencji nie tylko z pobliską gminą Kowal, ale i innymi okolicznymi gminami. Z pewnymi sukcesami udało nam się tutaj stworzyć kilka instytucji o charakterze ponadlokalnym. Myślę tutaj między innymi o centrali telefonicznej, myślę również o posterunku energetycznym. W najbliższej perspektywie będzie prawdopodobnie również reaktywowane na bazie Kowala nadleśnictwo Kowal. Uważamy, że kiedyś będzie się to opłacać, że ktoś wreszcie, chociażby również z tej racji, że będzie tutaj o 3 km bok Kowala przebiegać autostrada, zechce tutaj do nas przyjechać i zainwestować swoje pieniądze, miastu dać życie, a ludziom pracę. Proszę pana, no jak można się nie przyznawać do miejsca, z którego się wyszło i do którego się wraca? Przecież wiadomo, że dwa bieguny w życiu człowieka, w istnieniu człowieka są najważniejsze. U jego urodzenie i jego śmierć. Cała reszta jest większym albo mniejszym wypełnieniem, które często przypomina bełkot. Proszę pana, to jest miejsce magiczne, jedyne, moje. Nie przyznawanie się do niego, no to by było nawet nie odcięciem się od własnych korzeni, ale no, mijałoby się z jakąkolwiek logiką. A jeżeli chodzi o buraki wiozą do Chocenia, tam jest cukrownia, przejedzie, to będę mówił dalej. Ci koledzy z tego miasta, moja rodzina, ci prości ludzie, prości, mądrzy ludzie, oni wyznaczają granice mojej sławy. Oni po prostu wiedzą, na ile to jest interesujące i na ile to jest byle jakie. Ja tutaj między innymi przyjeżdżam po zdrowy rozsądek. Moja matka, jak wylatywałem do Buenos Aires, to mówi, czy bierzesz ze sobą kalesony i po co tak daleko? Dlatego, że jak wiadomo, cały świat jest jednym małym grajdołem, wie pan, i wszystko jedno, jaki kto ma kolor skóry i w co wierzy, na dobrą sprawę, żyje i umiera. To tylko tyle. Cieszę się, żeście wpadli do tego miasta, dlatego, że każdy z nas ma w swoim sercu swoje miasto. Moje jest takie, jakie jest.